Dobra, śmiechy, żarty na bok, jedziemy z koksem. Papus Pyramid. Ostatni poziom, jaki nam został i lecimy z papu, bo Reaperu to tam niech sobie pali gumę. Nie mam ochoty nawet się z nim mierzyć. Nie ma nawet sensu, tak szczerze powiedziawszy. Chociaż, dzięki temu, że będziemy mieli dwa klucze, to będę mógł odblokować Citadel City. Bo przecież Citadel City nie potrzebuje trzech kluczy, tylko dwa. Haha, patrzcie, kurde, dwóch bossów naraz od razu pociśniemy. Ty, możemy tak zrobić. Odblokujemy sobie Glacier Park i zobaczymy, co tam, jakie ciekawe zmiany są w Citadel City. O! Ale, kurde, mam big brain, dosłownie, to jest big brain, nie? Kto by z was spadł na taki pomysł? O Papus Pyramid niestety nie mam zbyt wiele do powiedzenia, bo ostatnio nawet na Krauzebacu graliśmy sobie w demówkę Crash'a Team Racing, tak więc jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wygląda wersja Papus Pyramid, to odsyłam właśnie na Krauzebacu i ten mój stream z takich różnych gierek. Chociaż nie, to było po ograniu Hugo, tak. To było... Oj, przepraszam najmocniej. W piątek ogrywałem to na streamie, czyli przedwczoraj. I po ograniu Hugo tam pod koniec streama pojawiło się właśnie ten... Pojawił się Crash Team Racing Demo. A to kurde kokos jeden próbuje mnie doganiać. A nie, na moje warcie, kurde koleżanko. Jedziemy, kurde, speedrun, nie ma to tamto. My się nie boimy. My nie jesteśmy znani z tego, że się poddajemy. Jak się poddam, to DSP będzie najlepszym zagrajmerem w Polsce i w Ameryce. Kto zna ten cytat? Kto pamięta cytat, kto tak mówił? Na takiej grze pod nazwą Rayman Brain Games? Oj, nie udało się. Lipa. Jestem ciekaw, gdzie jest literka R w takim razie. Wydaje mi się, że ona gdzieś tutaj będzie. Ty, nie ma jej. Dobra, nie ma czasu do stracenia. Nie wiem, gdzie jest literka R. Zgubiłem gdzieś literkę R. Gdzie ona jest? No, i mamy papu odblokowanego. Kurczę pieczone. No, kolejna zmiana jaka jest, to jak pamiętacie, w tych garażach bossów zawsze była taka czarna, kurde, otchłań, a tutaj mamy po prostu ścianę, czyli tak widać, że nasze postacie po prostu w ścianę wjeżdżają i się teleportują, więc let's go. No, papus. Jezus Maria, jak on wygląda! Ja pierdzielę! Dobrze, że zmienili jego wygląd w finalnej wersji, bo to by się nie przeszło, to by w ogóle nie przeszło. W ogóle wiecie co, pozwolę temu, papu być pierwszym, bo coś wam pokażę, bo jest kolejna zmiana, o której trzeba pogadać. No, zrób coś. O, widzicie? Kolejna zmiana jest taka, że w tym prototypie w ogóle bossowie nie mają przypisanych swoich tych mocy. Czyli na przykład tak jak papu był znany z tego, że wyrzucał miksturki, tak w prototypowej wersji twórcy nawet nie wiedzieli, jaką mu moc przypisać, w sensie, czym on by mógł nas zaskoczyć jako boss. Więc tak na dobrą sprawę, bossowie w prototypie to nie są bossowie, tylko dosłowni przeciwnicy, coś jak syndrom Spyro 1. No i też warto wspomnieć o tym, że w ogóle nie ma tutaj muzyki bossa, tak więc w momencie, kiedy mierzymy się z bossem, to w zasadzie leci cały czas ta sama muzyka jak z poziomu, tak więc to powoduje, że te poziomy nie są na swój sposób takie, nie wiem, innowacyjne, jeżeli to mogę określić tego słowa. Znaczy, użyć tego słowa. No i też nie ma odgłosów, jak ktoś obrywa. Czyli przykładowo, jeżeli taki Crash Bandicoot oberwie, czy tam Polar oberwie, to nie wydają z siebie żadnych odgłosów. Po prostu. Dobra, my tutaj gadu, ale tutaj trzeba zapierdalać, bo... O kur... Jezus Mario, co on zrobił? Śmietniku jeden! Nie strasz mnie tak. Jeszcze będę musiał, kurde, miniaturkę zrobić do tego, ale spokojnie. Zrobię tam jakoś, albo poproszę, kurde, nie wiem, mojego grafika. Bo tak, pomidor ma grafika. To nie jest tajemnica.
Znaczy jest tajemnica, bo nie każdy wie o tym, ale poproszę mojego grafika o to, żeby ten, żeby coś tam fajnego wymyślił, bo jest bardzo kreatywny. O nie! A może o tak? Ty o tak! Uda się! Ale żeśmy go porobili, kurde! Dobra tam, pal gumę, papu papu. No, i nawet nie ma animacji, że stoimy przed bramą, ani nic, albo przed garażem, tylko po prostu dostajemy sobie kluczyk i elo Benz. Nawet w ogóle to jest, to w ogóle ciekawe są tutaj niektóre nie pojawiające. O kurde, ale ale tutaj wystrzał był totalny. I co tutaj mamy? No i mamy kolejną zmianę, moi drodzy, mamy kolejną zmianę. Przede wszystkim to pokazuje, że niestety nasi Naughty Dog to są daltoniści. Mamy warp pod o kolorze czerwonym. Dlaczego kurwa w środku kredzi się niebieski token? Weźcie mi to wytłumaczcie. Ale dobra, mniejsza. Druga sprawa, co tutaj Polar Pass robi? I nie autentycznie, ja osobiście tego poziomu nie widzę, bo po pierwsze, Polar Pass z tego co widzę potrzebuje aż 9 pucharów do odblokowania, gdzie w oryginale było 10. Co jest już od razu zastanawiające. Tak więc dziwna sprawa. Ten tu potrzebuje normalnie 11, ale Tiny Arena pamiętam, że normalnie miał 11 plus oczywiście ta taśma startowa, która również była w becie, tak jak tutaj, tylko w tym wypadku Naughty Dog nie było daltonistami, tylko dało normalnie niebieski kolor, a nie tutaj czerwony. W ogóle kryształy wokół tego igla są zajebiste. Też mi się bardzo to podoba. Rocky Road tutaj oczywiście normalnie był, Komodo Joe również. I co tutaj mamy jeszcze? A, no i Blizzard Bluff, który również ma taśmę startową, gdzie w becie nawet nie miał. I Blizzard Bluff miał normalnie czerwony kolor, tak więc tu się zgadza. I jak widzicie, Blizzard Bluff został przeniesiony. W ogóle zamienili Blizzard Bluff z tym Polar Passem, co jest w ogóle już takie wow, totalne. I tak, ja na takie rzeczy będę zwracał uwagę. Nawet sobie nie myślcie, że nie będę. No dobra, no to co, lecimy teraz z Reaperem Ru. Boss po bossie będzie leciał. I zobaczymy, co tam w Citadel City piszczy. I tak, w przypadku Reapera Ru nawet nie będę mówił o tym, że on nie używa swoich mocy, no bo każdy boss ma coś takiego. Po prostu Naughty Dog wtedy nie wiedziało, jakich mocy mają używać bossowie, przez co są traktowani oni jako zwykli przeciwnicy, a nie jako bossowie. Dlatego Reaperu nie ma swoich umiejętności rzucania skrzynek TNT, tak jak to było w finalnej wersji i w becie. O, dobra, kurde, 44 minuty, a ja już, kurde, przestałem gadać. Ja dosłownie taki, widzicie, to jest właśnie mój problem. Jak ja już się rozgadam na jakiś temat, to ja potrafię wam gadać godzinami, godzinami i godzinami. I dla niektórych to nie jest problem, dla mnie osobiście też w zasadzie nie jest za bardzo to problem, ale wiem, że niektórych to może lekko mówić zdenerwować, ale teraz po raz kolejny mówię, się powtórzę. Ja pewnie będę jeszcze się tak kilka razy w tych sesjach powtarzał. Ja po prostu lubię przekazywać informacje, ja lubię, jak moje let's play'e są poprowadzone raz a porządnie, ja nie lubię robić tak zwanej fuszerki. Chcę jak najwięcej informacji przekazać i ja się po prostu tego trzymam. Ja nie mam zamiaru zmieniać swojego grafiku, lubię sobie pośmieszkować i sobie często śmieszkuję w let's play'ach, ale lubię też wprowadzać właśnie takie informatywność i ciekawostki. Bo po prostu zawsze byłem z tego, powiedzmy, znany i zawsze to lubiłem robić. 2 razy 31 i 32 sekundy. No, trochę słabo mi tutaj na ostatnim okrążeniu poszło. No i zajebiście, dzięki za uwagę, trzymaj się ciepło, Reaperu, właśnie nam dałeś drugi klucz. Więc teraz zobaczymy, co ciekawego w Citadel City jest. Więc możemy sobie na spokojnie odblokować. Damy sobie od razu zapis. Nadpiszę sobie na LP. Ponieważ ja zapisuję sobie za pomocą quick save'ów. I zobaczmy, co ciekawego będzie w naszym Citadel City. Jak w ogóle Citadel City wygląda? Na razie wygląda tak samo.
Ale tu mamy wszystko zablokowane. O kurde. Wow, ale to ładnie wygląda tutaj. Chociaż, szczerze powiedziawszy, lubię to w finalnej wersji jak wygląda, ale kurczę, ta ścianka tutaj naprawdę, ej, fajnie wygląda. Oxide Station potrzebuje tylko 14 pucharów? Zastanawiające. Ale dobra, zobaczmy dalej. Hot Air Skyway 12? Co jest grane? To w ogóle nie ma tego. A nie, jest, dobra. Przez chwilę myślałem, że go nie ma. Pinstripe Potoru Challenge, dobra, to się nie zmienia. Jedziemy w dół teraz. Zobaczmy, co na dole. Witraże chyba tak samo wyglądają. One chyba są... nie. One są chyba w trochę innych kolejnościach z tego, co widzę. 10 na Cortex Castle? Tak jak na Polar Pass potrzebowało. I 14 na Engine Labs? Co? What? Ja pierdzielę, co tu się dzieje najlepszego? Dobra, jedziemy stąd, jedziemy kurde dalej z tym. Dzisiaj chciałbym, mówię, przejść jakby wszystkie te cztery światy na sesji. Mam nadzieję, że mi się uda. Najwyżej po 10 pucharach cofniemy się do tego, do Citadel City. Dobra, czas na Blizzard Bluff. Albo jak to kiedyś lubiłem mówić, Blizzard Bluff. Tak jak się, wiecie, czyta. No Blizzard Bluff to na razie nie widzę jakiejś takiej różnicy. Chociaż tutaj nie znam lokalizacji literek CT i R. Tak więc tutaj może być mały problem. Chociaż nie, wiem jak, gdzie jest literka R i literka R jest w posranym miejscu. Uwierzcie mi, cieszcie się, że w ogóle Naughty Dog zrezygnowało jakby z tego, że... w sensie, że zmienili lokację tych literek w finalnej wersji, bo po tym, co ja widzę, co tutaj się odpierdziela, to uwierzcie mi, nie chciałbym, żeby w finalnej wersji tam literki właśnie były, nie? No i tutaj w ogóle jak z jakiegoś powodu cień nie pada na tą literkę C. W sensie to nawet dobrze, że nie pada, bo w sumie to wygląda w miarę estetycznie, nie? Bo tak jak to wyglądało w wersji finalnej, gdzie były takie czarne jakby trójkąty, to wejście, taka fuszerka była, że szok. Teraz patrzcie na to. Teraz będzie, kurde, punkt kulminacyjny, nie? Zobaczcie, gdzie tu, kurde, będzie literka R. No patrzcie, kurwa, czy ich popierdzieliło, no dosłownie. Znaczy, fajne jest to, że można tutaj doskoczyć, ale dla osób, które nie opanowały tutaj tego skrótu do perfekcji, naprawdę wam współczuję, robiąc tutaj CTR w tej wersji, w tej prototypowej. Naprawdę z całego serca wam współczuję. Dobra, mamy 9 ten. O, patrzcie, tam się już odblokowały następne poziomy. Co tam nam się odblokowało? Polar Pass i ten, i Dragon Mines. Chociaż Dragon Mines już mieliśmy odblokowane. Dobra, no to co, lecimy, kurde. Lecimy z koksem. Daltoniści, kurde. Niebieski token i czerwony warp pod. Wstydzilibyście się za taką... To jest hańba, to co wy zrobiliście. Te warp pody się na was kiedyś obrażą, mówię wam. I to kierowałem do twórców gry, jakby co. Co to było? Co ten wagonik? Co on do góry nogami jechał? Co to było? Wy to widzieliście też? Ej, to mnie zaczyna naprawdę zastanawiać. Już teraz jak ja to zobaczyłem, to ja tego nie zobaczę teraz. Czy one serio do góry nogami potrafią jeździć? O, trzy osoby naraz zdedły. Jak fajnie. Ja przepraszam, mówię po raz kolejny, że ja za bardzo taki podniecony jestem, ale naprawdę pełen energii jestem, ogrywając to. Dobra, tutaj na razie nie widziałem tego zabójczego wagonika. Ale jeszcze się z nim spotkamy, jeszcze nieraz się z nim zobaczymy, to jest pewne. Dobra, literka T chyba była tutaj w miarę normalnie. Z tego co pamiętam, była właśnie w takim posranym miejscu.
Mnie ciekawi, gdzie będzie literka R teraz. To jest najbardziej zastanawiające. Nie no, kurde, mi się chyba to śniło. Ty dosłownie, wydawało mi się, że wagonik do góry nogami jechał. Co jest grane? Wy zresztą na nagraniu to zobaczycie, ale kurde. Niesamowite. Rewelacja. Podoba mi się to. O, literka R jest przesunięta. W sumie nawet lepiej, że jest przesunięta, ale kurczę. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, nie ma co, nie ma co, nie ma co. Wygraną mamy w kieszeni, Elo Benz. Okej, okay, dziesiąty puchar mamy zebrany, tak więc możemy wrócić teraz do Citadel City i skopać dupę z tym. Który tam poziom nam się odblokował? Cortex Castle, wiedziałem. Ja to czułem. No ale tam Palgumę NG Labs, ty masz 14 pucharów, więc XD z ciebie. A my teraz tutaj lecimy. I jedziemy z koksem. Nie wiem czemu po prostu mi się pauza tutaj wcisnęła. Już mamy 52 minuty nagrania. Co to naprawdę, wyjdą z tego maksymalnie 4, może 5 odcinków, nie? Ja się o to postaram, najwyżej będziecie mieli długie te odcinki. Po 40 minut najwyżej wyjdą. Ale trudno. Będziecie mieli potężny let's play od potężnego youtubera. Jakkolwiek to kurwa brzmi. Możemy się w sumie nawet umówić, że w momencie, kiedy Crash Team Racing leci, to zostawię te odcinki wam w premierkę nawet. Że nie wiem. Będę musiał jeszcze się nad tym zastanowić, zobaczymy. Jak jutro będziecie widzieli, bo ja to nagrywam w niedzielę, czyli 28. Jak jutro, czyli 29. będziecie widzieli, nie wiem, premierkę z tego, to pewnie po południu będziecie mieli premierkę. A jak nie będziecie widzieli premierki, to oznacza, że normalne odcinki z tego będą. Ale po prostu o późnej godzinie. Ale będą, czyli będę mógł swoje daily zachować, bo jak wiecie, na YouTube teraz wprowadziłem system daily, czyli po prostu codziennie coś z mojej strony jest, żebyście mogli ode mną później żygać. Dosłownie i w przenośni. Bo po prostu, ja wiem, że YouTube po prostu lubi, gdy widzi, że twórca, powiedzmy, codziennie coś robi, to wtedy YouTube przychylniej patrzy na taki kanał, że wiecie, że nie uwala tobie zasięgów, ani nic w tym wypadku. Po prostu widzi, że się starasz i są później tego efekty, więc ja po prostu tego daily chcę się trzymać. Albo ewentualnie dostaniecie o 10 rano i później po prostu przez cały dzień nic nie będzie na moim kanale. No, w sumie możemy tak się też umówić. Dobra, literka T jest normalnie. Zajebiście. Ciekaw jestem, gdzie będzie literka R teraz. To mnie bardzo zastanawia. Ja się boję, że ona gdzieś tutaj na zakręcie będzie. Mam nadzieję, że nie była. Bo się, kurde, zastrzelę wtedy, jeżeli będzie tak. Jeżeli tak się okaże, nie? Ale nigdzie jej, kurde, nie widzę, więc nie może być. Nie może być, nie, tak być nie będzie. Tu jest na skrócie, dobra. Mamy chwilę czasu. Skorzystam. Szybko, wracamy. Szybko, na właściwy tor. Dobrze, dobrze. Jedziemy, jedziemy. Oj, 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 ale komputer tu przyspieszył, ja pierdzielę. Dobra, dobrze, że w żadnym chamskim miejscu nie było to R, tylko na tym skrócie, bo bym się zesrał. No i dobra, 11 torowka, zajebiście. Później będziemy mieli Komodo Joe, ale Komodo Joe sobie na później zostawimy. Od razu polecimy na pinstripe, a co? Trochę w upośledzonej kolejności będziemy to robić.
Dobra, tajni arena mi się teraz odblokowała. Uf, co to było? Ej, no Naughty Dog, bez przesady, ale żeby coś takiego zrobić, no wstydzilibyście się. No kurde, to jest niesymetryczne w ogóle. Ja pierdzielę. Dobra, tam jest tajni arena. Tu jest Dragon Mines. Tu zaraz mamy wszystkie w ogóle te poziomy odblokowane. Polar Pass albo tajni arena. Co jest gorsze albo co jest lepsze? Chyba zaczniemy sobie zaraz z tym. Chyba zaczniemy sobie z Polar Passem, żeby mieć już to z głowy. A potem polecimy na tego, na Hot Air Skyway czy coś. O kurde, gdzie to co było schowane? Nie no, w samych poziomach nie widzę jako takich zmian. Tylko może troszeczkę się niektóre elementy są albo jaśniejsze, albo ciemniejsze, ale tak to nie widzę jako takich zmian. No może tutaj było w sumie podwójne takie ten... taka podwójna lodowa platforma, ale tutaj jakby było to w finalnej wersji, bo w wersji prototypowej, jak widzicie, no nie było tego. Sorki, że się teraz tak wyciszyłem, ale po prostu mówię, tutaj już skupienie level over 9000 wleciało. Nie no, to w sumie te CTR-y niektóre to będę mógł normalnie wam jeszcze pokazać, ale kurde, z reliktów to ja zrobię ten, dosłownie montaż, nie? W sumie nie, dobra, tu nie było tych podwójnych lodów, jak przed chwilą widzieliście ten warp pad taki pojedynczy, tylko tu był jakby jeden długi taki, a tutaj jest skrócony. Tak zauważyłem. I miał dwa boost pady, a nie warp pady, jak ja to przed chwilą powiedziałem. Widzicie? Człowiek zwraca na takie rzeczy uwagę. Już mamy zaraz godzinę nagrania. Ja pierdziele. Nice. Dobra, czas na pauzę małą. Dobra, jestem z powrotem. I lecimy z koksem. Jestem ciekaw w ogóle, gdzie literka R będzie. Teraz. Dobra, tam na razie nic nie widzę. Wolę na spokojnie się przyglądnąć. Żeby nie było, że ją gdzieś pominę w jakimś głupim miejscu. A, literka R jest chyba tak jak była. Albo tutaj te? Nie, tutaj R było. Dobra, dobrze pamiętam. Wow, kurde. Teraz trzeba engine'a wyprzedzić. O nie! O nie! To się nie powinno wydarzyć, to się nie powinno wydarzyć. Dobra. Okej. Nie! Nie! No nie! O kurde, ale zdymałem. Najgorzej. No. No, dobra, jestem z wami z powrotem. Jestem już po zebraniu wszystkich trzech literek C, T i R. I teraz jestem ciekaw, jak to będzie mniej więcej wyglądać. Teraz widzę, że tam mnie powolutku doganiają, aczkolwiek myślę, że ja się już nie właduję w żadną pułapkę. Zium do góry, znaczy zium w dół, nie do góry.
i myk. Mamy to. Mamy zielone cytary zebrane, tak więc tutaj tylko co jedynie relikt trzeba będzie zabrać. Dwanaście pucharów. Więc teraz dla odmiany lecimy do Citadel City. Kompletny brak zasad. Kompletny brak zasad tutaj jest. I mamy Hot Air Skyway odblokowane już. No. Zobaczmy, jakie tutaj będą zmiany. Jestem po prostu tego ciekaw. To już praktycznie każdy z tych poziomów będę teraz zaczynał od zdania. Zobaczmy, jakie tutaj mamy zmiany, nie? Bo jestem po prostu ciekaw. Dobra, tutaj w ogóle nie było żadnej literki. Co, ona jest tam dopiero? Ja pierdziele. A ciekawe, czy skrót tutaj działa. Co? Jestem tu... Lol, jest... byłem pierwszy przez chwilę, czyli nie działa skrót. Okej. To będę pamiętał na przyszłość, żeby tutaj nie korzystać już z tego skrótu, bo po prostu nie działa w tej prototypie. Dobra. No, to co przed chwilą usłyszeliście, to był właśnie dodatkowy ten. Dodatkowy wers do tej oto muzyki, która teraz leci. Bo tego w ogóle nie było w wersji finalnej, z jakiegoś powodu, bliżej mi nieznanego. To jest naprawdę, ta gra to jest content na długie godziny, jeżeli chodzi o takie wyłapywanie zmian, nie? Jakie tutaj się pojawiły. Jestem teraz w ogóle ciekaw, gdzie będzie kolejna literka. A, tam jest, dobra, czyli tak jak była w oryginale, w sensie w finalnej wersji. Muszę, kurde, w końcu obrać jakąś taktykę, czy mówić w oryginale, czy w finalnej wersji. W sumie na jedno wychodzi, w sumie, nie? I za dużo, kurde, jednego zdania powtarzam, czyli w sumie. Muszę też to ograniczyć. Crash, proszę, zejdź mi z drogi. Proszę cię. Tak łagodnie cię proszę. Tak na razie cię jeszcze proszę, ale zaraz przejdę do działania. I nie be... Wow, przepraszam, nie będzie fajnie. Da, teraz pytanie, gdzie będzie literka R. Tam była na dole? Dobrze widziałem? Kurde, no... Jezu, zebranie tej literki to będzie graniczyło z cudem. Dobra, to sobie zostawiam na ten... Na coś, co będę chciał zrobić poza anteną już. Nie ma to tamto, nawet nie mam zamiaru się tutaj starać. Teraz szybko aku-aku i doganiamy ich. A raczej przeganiamy. Wow, to było dopiero... O kurde. Serce mi dosłownie stanęło, nie? Uwaga na tajniego Tigera. On mnie dogania. Dobra, udało się. Uff, udało się. Dobra. To możemy teraz wracać do tego, do Glacier Park. No, jesteśmy w Glacier Park. Omijamy sobie Commando Joe Challenge.
i lecimy do tajni areny, która na nas tutaj czeka. Jestem ciekaw, jak tutaj będą literki CTR położone. Oj, już się nie mogę tego doczekać.